Aleksandra Kwaśniewska, znana dziennikarka i osobowość mediów, postanowiła przerwać milczenie w kwestii, która od dłuższego czasu budzi zainteresowanie jej fanów. Kropka życie jej piesków. Ostatnie miesiące były dla niej czasem pełnym wyzwań i emocji, odkąd do rodziny dołączył nowy czworonożny członek. Dwa miesiące temu Aleksandra entuzjastycznie ogłosiła adopcję nowego pupila co podzieliła z publicznością za pomocą uroczej fotografii i serdecznego komunikatu. Dzień po dniu psa to przypuszczalnie najlepsza data. By zaprezentować Wam naszą psią córkę numer drugie proszę Państwa. Oto Biba. Miłośniczka luster i chusteczek higienicznych, fanka beatboxu, niestrudzona poszukiwaczka tego, co jednak można pogryźć, słodycz w stężeniu topiącym serce. Ten ujmujący opis zyskał serca internautów, którzy z entuzjazmem życzyli Aleksandrze i jej nowemu czworonogowi wielu szczęśliwych chwil razem. Teraz, po kilku tygodniach wspólnego życia, Aleksandra zdecydowała się podzielić doświadczeniami na temat integracji bybi z pierwszym psem. Opowiedziała o ich wspólnym codziennym życiu, radościach i wyzwaniach, jakie niesie ze sobą wprowadzenie nowego zwierzęcia do domu, gdzie już jest inny pies. Takie momenty są pełne wzruszeń, ale też uczą cierpliwości i dają dużo radości z obserwowania, jak zwierzęta uczą się współżyć i akceptować siebie nawzajem pod jednym dachem. Aleksandra Kwaśniewska podzieliła się swoimi obserwacjami dotyczącymi pierwszych tygodni współżycia swoich dwóch psów, co przyciągnęło uwagę jej obserwatorów na Instagramie. Opisane przez nią doświadczenia pokazują, jak emocjonujące mogą być relacje między zwierzętami w jednym domu. Początkowo, jak relacjonuje Aleksandra, sytuacja była pełna napięcia, dla tych, co pytają, jak się dogadują dziewczyny, już super, ale pierwszy miesiąc to była lepsza drama. Lule śmiertelnie obrażona głównie na mnie i dbająca o to, żeby mi to przypadkiem nie umknęło. Biba zdeterminowana, żeby się zaprzyjaźnić z lulą. Lule dokładnie odwrotnie, szczekająca bez końca i uciekająca, gdzie pieprz rośnie. No, klasyczny konflikt interesów opisywała Aleksandra. Mimo trudnych początków, sytuacja między psami zaczęła się poprawiać. Po dwóch tygodniach zaczęły się drobne przełomy, ale ciągle z całym tym teatrem luli. Mistrzostwem świata było, gdy zaczęła zabierać bibę na zabawy w lesie, za krzakami, w absolutnej ciszy, żebyśmy się nie zorientowali, że pęka. Ostatecznie, po miesiącu, nastąpił decydujący przełom. No ale po miesiącu, chciał nie chciał, przyszedł konkretny przełom i teraz są oficjalnie psiapsiuły, zamieniając moje serce w gąbkę nasączoną środkiem zmiękczającym. Internauci zareagowali entuzjastycznie na tę opowieść chwaląc Aleksandrę za piękne przedstawienie historii psiej przyjaźni, a także czerpiąc inspirację z determinacji Bibi, która nie ustawała w próbach zaprzyjaźnienia się z Lulą. To przypomnienie, że cierpliwość i wytrwałość mogą prowadzić do pięknych związków, nawet jeśli początki bywają trudne.